Nie robotaje. Tak jak na przykład, jak używujemy do lichenia, to widzimy Maryję z orłem na piersi. Albo, tak jak w Żydowskiej Górze, to uświadamiamy sobie, jak mocny, jasna góra ma wymiar religijny, ale i patriotyczny. Nawet były kiedyś takie projekty, obraz Matki Bożej Częstochowskiej był umieszczony w herbie, jako herb, jako taki znak Polaków. I to pokazuje, że Bóg, Maryja, Ojczyzna, to było dla Polaków przez wieki bardzo ważne. Bardzo serdecznie witamy w naszym gronie Panią Profesor Kazimierę Jaworską. Państwa, czyli z prostej
Ewangelia Łuka wynika, że połowę tej historii Rzeczypospolitej, tak, to jest również kapłaństwo księdza prałata. My wiemy, że miasto, nasz region, nasz dekanat wiele księdzu prałatowi zawdzięcza. Mamy również swój niezwykły wkład w niepodległość Rzeczypospolitej w ten sposób, że przez całe swoje życie kapłańskie walczył o niepodległość Kościoła, który jest bardzo istotnym elementem, czy odegrał istotną rolę, o tym za chwilę usłyszymy w wykładzie pani profesor, odegrał bardzo istotną w utrzymaniu, w odzyskaniu i w utrzymaniu niepodległości Rzeczpospolitej. Dlatego myślę, że ksiądz Prałat jest tutaj jak najbardziej uprawnioną osobą do tego, żeby rozpocząć to nasze spotkanie, żeby dokonać uroczystego otwarcia tej wystawy. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie i chcę pogratulować Akcji Katolickiej i Parafii za zorganizowanie tego spotkania. Przeżywamy stulecie niepodległości. Jest to wielkie wydarzenie, choć z przykrością trzeba powiedzieć, nie dla wszystkich. Taka jest prawda. Kiedy parlament ustalał 12 listopada dzień wolny od pracy jako stulecie niepodległości po 11 niedzielę, wiemy, że mnóstwo się sprzeciwiało temu, bo ważniejszy jest majątek, skarb, bo państwo go straci. Kiedy traciło na kradzieży, nie widzieli tego. Natomiast teraz robi się problemy. I dlatego wydaje mi się, że trzeba, abyśmy uświadomili sobie, że opatrzność Boża dała nam wielki skarb w postaci niepodległości. Ale ten skarb otrzymaliśmy po to, aby o niego dbać i pomnażać. Nie otrzymaliśmy niepodległości raz na zawsze. I rozbiory usysławiają ten problem. I dlatego musimy czuć tę wielką odpowiedzialność. Wszyscy. Zorganizowana wystawa mówi o wielkich Polakach, ale czy o wszystkich, to zaledwie parę osób. A przecież zawdzięczamy, można powiedzieć, wszystkim. Poza Targowicanczanami, którzy doprowadzili do rozbiorów i czuli się dobrze. Natomiast każdy, kto myślał po polsku, mówił po polsku, żył po polskim niebem, był świadomy, że trzeba walczyć o tę niepodległość. I nie tylko walczyli z bronią w ręku, ale również i z różańcem, z piórem. Przecież nasi pisarze wieszcze, ileż dobrego zrobili w przygotowaniu psychiki narodu do odzyskania niepodległości. A myślę, że nade wszystko najwięcej zrobiły polskie katolickie rodziny, Bogiem silne. Im chyba należy zawdzięczać to, że po 123 latach niewoli, rozbiorów, rusyfikacji, germanizacji duch polski nie zaginął. Rodzina i Kościół były ostoją. Przyczyniły się do tego,
że 11 listopada 1918 roku naród podzielony, rozbity był w stanie zjednoczyć się i walczyć w jednej sprawie, w sprawie niepodległej. Dziś, kiedy cieszymy się tą niepodległością, musimy uświadomić sobie, że złonieśmy, że mamy nowych targowiczan, którzy może nie do Moskwy, ale do Brukseli jeżdżą. I musimy się modlić. Musimy, jak mówił prymas tysiąclecia, dbać o rodziny, by były Bogiem silne. Bo tylko takie rodziny i tacy Polacy są w stanie dochować wierności Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi. I dziś wcale nie łudźmy się, że mamy lżej, lepiej, jeżeli chodzi o tę niepodległość. Żyjemy w kraju niepodległym, ale jak mówił ksiądz Jerzy Popiełuszko, nie możemy być w tym kraju niewolnikami. I to jest bardzo istotne. Musimy się czuć autentycznymi Polakami i bronić tej polskości i tej niepodległości we wszystkich dziedzinach naszego życia. Dlatego, jeżeli dziś się gromadzimy, to przede wszystkim po to, żeby posłuchać może tego, co nie, bo nie wszystko jeszcze dotarło do naszych uczuć i świadomości. Komu należy zawdzięczać, ale równocześnie czuć się odpowiedzialni i zatroskani o to, aby nasze rodziny były silne, były polskie i katolickie. Dziś wszystko się robi w świecie, żeby rodzinę zniszczyć. Bo to jest jedyna w tej chwili siła, która jest w stanie przeciwstawić się wszelkiemu złu, wrogości i po prostu zatraceniu ducha niepodległości. Jeżeli będziemy wychowywali w duchu patriotycznym, jeżeli będziemy przekazywali wartości katolickie, patriotyczne, możemy być pewni, że Pan Bóg resztę pomoże. Obroni tę niepodległość i rzeczywiście nasz naród wyjdzie do świata z tą prawdziwą istotą Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Bo światu potrzeba naprawdę opamiętania i powrotu do korzeni. Dziś to, co my w tej chwili przeżywamy, wiele narodów wcześniej przeżyło. I dziś za wszelką cenę chce się zniszczyć właśnie wiarę w naszym narodzie, wierność i w miłości małżeńskiej po to, żeby później manipulować, żeby później rzeczywiście po swojemu układać klocki. Musimy być trzeźwi, musimy ufać Bogu, ale i o to się modlić i z Bogiem współpracować. Nie jesteśmy sami. Pan Jezus mówi, proście, a otrzymacie i możemy pewni być, że jeżeli będziemy wyczuleni na te wartości i chcieli tym wartościom służyć, Pan Jezus pomoże. I rzeczywiście Polska będzie Polską. I nie będziemy przeżywali tylko stulecia niepodległości, ale znacznie więcej. Bo Pan Bóg ma pewien jakiś sens i zadanie dla naszego narodu. Tylko trzeba, żeby to zadanie odczytywać i z wolą Bożą współpracując, realizować. Dziękuję. Zapraszam Państwa na logikaty i zrobimy 10-minutową przerwę, która pozwoli nam
wrócić przynajmniej okiem na tę wystawę. Społeczeństwo budzi się z letargu, w jakim trwało,
który był konsekwencją tak zwanych czasów saskich. I generalnie mamy do czynienia z procesem budzenia się świadomości narodowej, również i stanów niższych. Na razie w drugiej połowie wieku XVIII tylko mieszczaństwa. I oczywiście szlachta jest tą kluczową grupą, która angażuje się w działania niepodległościowe u schyłku właśnie pierwszej Rzeczypospolitej. Oczywiście wśród szlachty i matmatei mamy do czynienia ze zwolennikami Targowicy i z osobami, które nie rozumieją polskiej racji stanu. 1795, czyli z Polonie. Przez 123 lata niewoli państwa polskiego nie ma na mapie Europy. Chciałam zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię, a mianowicie wiek XIX jest to bardzo ważny czas, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacyjny Europy i świata. Jest to czas gwałtownego rozwoju przemysłu i te wynalazki, które zostały wynalezione w wieku XVIII, próbuje się zastosować w praktyce. I generalnie są pewne obszary w Europie, które wówczas rozwijają się bardzo gwałtownie. Niestety nie są to ziemie polskie. Dlaczego? Ponieważ ziemie polskie są ziemiami peryferyjnymi dla każdego z zaborców. I dla Austrii, i dla Prus, oraz Rosji. A tym samym ziemie polskie nie rozwijają się porównywalnie jak inne części Europy. I mamy, w związku z tym możemy mówić o swojego rodzaju zapóźnieniach cywilizacyjnych na tym obszarze. Szanowni Państwo, Polacy w ciągu 123 lat niewoli, w czasach niewoli narodowej, kilkakrotnie podejmowali działania, których celem było odzyskanie niepodległości. I tak jak powiedziałam, tracąc niepodległość już Konfederacji Barskiej, możemy wskazać jako tych, którzy pierwsi podjęli dzieło zmagań o odzyskanie traconej niepodległości. Później Polacy, którzy uczestniczyli w legionach Napoleona, zostawiamy tutaj szerszy kontekst, ale uważali, że jest to szansa, którą należy wykorzystać, i być może to przyczyni się do powrotu Polski na mapę Europy. Znowu bezskutecznie. Dalej, rok 1830, powstanie listopadowe. Rok 1848, powstanie ludów. I powstanie, wielkie powstanie styczniowe. Rok 1863. Jedno powstanie przegrane, drugie powstanie przegrane, trzecie powstanie przegrane. Szuka, oczywiście trwają też dyskusje, co zrobić, w jaki sposób można doprowadzić do powrotu Polski na mapę Europy, do odzyskania jej niepodległości. Sytuacja jest beznadziejna. Dlaczego? Ponieważ w 1815 został zawarty tak zwany Siedmy Przymierze. Po upadku Napoleona następuje porozumienie, zostało zawiązane porozumienie i sojusz pomiędzy Rosją, Prusami oraz Austrią. I współdziałanie tych trzech państw wówczas, kiedy na ziemiach polskich dążyło do zrywu narodowego wysokiego, sprawiało, że absolutnie żadne z powstań nie miało poważniejszych szans. Po upadku powstania styczniowego mamy do czynienia z takim czasem bardzo specyficznym, a mianowicie bardzo srogie represje. Można powiedzieć, że na trwałe i bardzo mocno przestraszyły patriotów gotowych do podjęcia kolejnych działań o charakterze narodowo-wyzwoleńczym. I wówczas pojawia
pojawia się inna koncepcja, mianowicie tak zwanej pracy u podstaw. I okazuje się, że pewne środowiska uświadamiają sobie, że trochę nas mało do podjęcia kolejnej walki zbrojnej, która by miała szansę zakończyć się powodzeniem. Dlatego też należy podjąć działania, których celem będzie uświadomienie tak zwanym dołom społecznym, że oni są Polakami i że trzeba byłoby, żeby oni również włączyli się w odzyskanie przez Polskę niepodległości. I to jest właśnie ten czas pozytywizmu, ten czas siłaczek, ten czas doktorów Dymów, którzy idą w te, mówiąc językiem papieża Franciszka, na peryferie, na ówczesne peryferie i tam próbują mieć kaganek oświaty po to, żeby w przyszłości pozyskiwać młodych ludzi do tych działań, których celem będzie powrót Polski na mapy Europy. Ale sytuacja zaczyna się zmieniać. W 1871 roku miało miejsce zjednoczenie Niemiec, pewne problemy są Niemczech, ale pojawiają się również i kolejne problemy już nie na mapie europejskiej, ale na mapie światowej. I w konsekwencji dochodzi do rozdźwięku pomiędzy zaborcami. I pod koniec roku 19 rozpoczyna się proces kształtowania bloków militarno-politycznych, które przystąpią do walki ze sobą w trakcie pierwszej wojny światowej. Opowiadam studentom, zresztą wszyscy jesteśmy zgodni z tym, co do tego, że nikt normalnie z wojny się nie cieszy, z nadchodzącej wojny się nie cieszy. A tutaj ta nadchodząca wojna, o której się mówiło, mogła być swojego rodzaju szansą dla Polski i dla Polaków. Dlaczego? Ponieważ po raz pierwszy po dwóch różnych stronach znaleźli się zaborcy państwa polskiego, gdyż Niemcy razem z Austrią i z Włochami znalazły się w jednym sojuszu. Natomiast blok przeciwny to sojusz Rosji i Francji oraz Anglii. I cóż, jeżeli dojdzie do wojny, po każdej wojnie są zwycięzcy i przegrani. A tutaj należało dobrze przemyśleć, na kogo postawić, z kim się zaangażować, kogo wesprzeć, po to, żeby w przyszłości można było wygrać sprawę polską. Natomiast efekt I wojny światowej był niesamowity, gdyż przegrali wszyscy zaborcy. Natomiast tutaj wybitne postaci polskie, te, które są zaprezentowane na wystawie, wykorzystały te pół minuty na to, żeby po prostu zaakcentować sprawę polską i żeby w konsekwencji doprowadziło to do tych wydarzeń w listopadzie 1918 roku, które dały początek państwu polskiemu. Tak jak ksiądz prałat łaskawie zwrócił uwagę, to, że Polska powstaje po 123 latach niewoli, to wielką zasługę odmiały w tym dziele wszystkie pokolenia walczące o odzyskanie niepodległości. I polska rodzina, i polska kobieta, która brała na siebie ciężar organizowania życia rodziny i zajmowała się wychowaniem potomstwa wówczas, kiedy mąż uczestniczył w powstaniu, bądź też przebywał w więzieniu, bądź też przebywał na Syberii. I polska rodzina przy czym właśnie stanowiła ten ośrodek, który przyczynił się do utrzymania tożsamości narodowej młodego pokolenia. I w konsekwencji to miało bardzo duży wpływ na zaangażowanie Polaków w kolejne działania, których celem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wspomniałam o rodzinie, ale
bardzo ważną rolę. W odzyskaniu przez Polskę niepodległości odegrał Kościół. Odegrał Kościół i po prostu jego znaczenia współcześnie nawet lewicowi historycy nie kwestionują. Przez całe wieki kultura polska w najszerszym tego słowa znaczeniu powstawała z inspiracji chrześcijaństwa i z wiodącym udziałem ludzi Kościoła. Jeżeli chodzi o religię katolicką, to była ona religią dominującą w pierwszej Rzeczypospolitej, w której na mniej więcej różnych prawach funkcjonowały także i inne wyznania. Niemniej jednak wobec zagrożenia zaborców Kościół katolicyzm posiadał w ogóle w narodzie polskim, w ogóle w państwie polskim szczególne znaczenie. Dlaczego? Ponieważ zaborcami państwa polskiego była prawosławna Rosja. Kolejny zaborca to protestanckie Prusy. Dalej. Mamy kolejny zaborca, to Austria, co prawda katolicka, ale miejsce kościoła w Austrii i usytuowanie duchowieństwa było zupełnie inne, aniżeli w pierwszej Rzeczypospolitej. Dlatego też po utracie przez Polskę niepodległości kościół katolicki był szykanowany we wszystkich zaborach. Dotyczyło to duchowieństwa, a także wówczas w latach niewoli narodowej zaczęto przywoływać to określenie Polak katolik, gdyż właśnie to określenie zostało wykreowane w połowie wieku XVII. Niemniej jednak wobec tych represji ze strony zaborców, jeżeli ktoś był katolikiem, to wiadomo, że był Polakiem. Kościół katolicki w czasach niewoli narodowej w pełni podzielał losy narodu. Właśnie upadek pierwszej Rzeczypospolitej jeszcze bardziej wzmocnił związek pomiędzy wiarą w Boga a potrzebą posiadania niepodległej ojczyzny i walki o nią. Katolicyzm polskiego narodu kształtowali kapłani i kościół instytucjonalny, ale także święte miejsca oraz literatura piękna. Katolicyzm był obecny w polskiej kulturze i dziełach, które budowały polską tożsamość w XIX wieku. Przykładem może być twórczość naszych wieszczów narodowych, a wykreowana m.in. przez Adama Mickiewicza w Księgach Pielgrzymstwa Narodu Polskiego mesjańska wizja Polski niesprawiedliwie pogrzebanej i w przyszłości zmartwychwstałej towarzyszyła kolejnym pokoleniom Polaków. Mickiewicz używał takiego określenia Polska Chrystusem Narodów. I podobnie sprawę tę widział m.in. Bogdan Jasiński oraz ksiądz Piotr Semenenko oraz ksiądz Hieronim Kajsiewicz, którzy założyli zakon zmartwychwstańców. Działał on co prawda na emigracji u boku papieży, ale też bardzo silnie oddziaływał na ziemię polskie pod zaborami, szczególnie na terenach Galicji. Przez cały czas zaborów ludzie kościoła rzymskokatolickiego, biskupi, kapłani, w tym także i zakonni, pracujący tak na ziemiach polskich, jak i na emigracji, walczyli o niepodległość. Byli obecni we wszystkich zrywach narodowo-wyzwoleńczych. Chodziło tutaj o udział zbrojną w ręku, ale bardzo często nawet w trakcie bardzo dramatycznej dla narodu polskiego rabacji galicyjskiej w 1846 roku duchowni byli swojego rodzaju pośrednikami właśnie pomiędzy walczącymi stronami, pomiędzy
grupą chłopów, która podjęła działania bardzo srogie wobec szlachty. To jest taki przykład skrajny, ale duchowni byli tymi osobami, które próbowały poskromić pewne działania, które generalnie nie służyły ludziom i nie służyły narodowi polskiemu. A szczególną rolę kapłani odegrali podczas powstania styczniowego w 1896 roku, a później stali się obiektem srogich represji ze strony Rosji carskiej. I wśród powstańców styczniowych odnajdujemy wielkich patriotów, w tym przyszłych błogosławionych i świętych. Między innymi Romualda Traugutta, dyktatora powstania, zamordowanego wraz ze swoimi współpracownikami na stokach Cytadeli w 1864 roku. Dalej Adama Chmielowskiego, ciężko rannego w bitwie, późniejszego brata Alberta, Józefa Kalinowskiego, późniejszego ojca Rafała, jednego z przywódców powstania w Wielkim Księstwie Litewskim. Dalej księdza Stanisława Brzuskę, dowódcę ostatniego oddziału powstańczego z Podlasia. Na skutek represji popowstaniowych jeszcze w 1881 roku na Syberii oraz w głębi Rosji przebywało aż 270 polskich kapłanów. 270 polskich kapłanów. Rosja carska, walcząca z polskością na ziemiach zabranych, zdawała sobie sprawę, że jej symbolem jest wiara katolicka, sieć pięknych świątyń i dworów. I właśnie to określenie Polak-katolik było bardzo ważne z ich punktu widzenia dla zidentyfikowania śmiertelnego wroga. Polski katolicyzm stawał się podstawowym fundamentem tożsamości nowoczesnego narodu, budującego się bez państwa, za sprawą warstw oświeconych inteligencji, ziemiaństwa oraz duchowieństwa. Oprócz powstańców, szczególną rolę w budowaniu polskości pod zaborami odegrali kapłani społecznicy. I tutaj, jako pierwszego, należy wymienić ojca Konrada Koźmińskiego, kapucyna, więźnia Cytadeli, spowiednika Zakroczynia, który w latach 1878 założył 20 bezhabitowych zgromadzeń żeńskich, a ich charyzmat polegał na niesieniu pomocy potrzebującym, charytatywnej oraz duchowej, a także apostolstwa w środowisku ludzi świeckich oraz na prowadzeniu dzieł edukacyjnych i wychowawczych, na przykład w środowiskach katolickich. I wśród kapłanów społeczników należy wymienić także animatorów katolickiej oświaty, takich jak ksiądz Ignacy Kłopotowski. Ksiądz Ignacy Kłopotowski był redaktorem pisma dla Włościan, Polak katolik. Dziś ksiądz Ignacy Kłopotowski jest błogosławiony Kościoła katolickiego. Dalej ksiądz Piotr Wawrzyniak z Wielkopolski. On był twórcą kasy oszczędnościowo-kredytowych. Czy też ksiądz Marceli Godlewski, twórca chrześcijańskich stowarzyszeń robotniczych. Licznych kapłanów odnajdziemy także wśród członków i założycieli Towarzystwa Bibliotek Parafialnych, jako członków edukatorów polskiej macierzy szkolnej, czy też Ziemieńskiego Centralnego Towarzystwa Rolniczego. O skali zaangażowania kapłanów w ruch niepodległościowy świadczy także liczny ich udział jesienią 1905 roku w zjeździe duchowieństwa zaangażowanego w pracę nielegalnej i tajnej linii narodowej. Wzięło w nim udział ponad 400 kapłanów z całego zaboru rosyjskiego, społeczników zaangażowanych politycznie, a przewodniczył im ksiądz Marian Fulman, który później zostanie biskupem lubelskim. Szczególnym znakiem tożsamości narodowej Polaków jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. Była ona wieszana i w magnackich pałacach, i szlacheckich dworach, i miejskich chatach. Choć Rzeczpospolita na mapach nie istniała, to jednak pamiętano, że ona została obrana królową narodu
polskiego, a kult Maryjny przez cały wiek XIX pozostawał bardzo ważnym komponentem polskiej religijności. Oczywiście w sposób szczególny był on widoczny na Jasnej Górze. W roku 1882 bardzo hucznie, że tak powiem, jak na owe czasy, obchodzono jubileusz pobytu Matki Boskiej na Jasnej Górze. Była to 500. rocznica, był to jubileusz 500. rocznicy sprowadzenia cudownego obrazu na Jasną Górę. I wówczas do Częstochowy przybyło około 500 tysięcy pomnikarzy w ciągu całego roku. Musieli oni przechodzić przez trudne kordony, musieli po prostu przebijać się przez kordony państw zaborczych. Była to bardzo duża liczba. Szacuje się, zresztą jest to policzone, mniej więcej w latach 1880-1914 do tronu pani Jasnogórskiej w ciągu roku przybywało do 1000 pielgrzymek liczących od 300 do 400 osób. Ale nie tylko Jasna Góra. Na ziemiach polskich były jeszcze inne sanktuaria, które spełniły bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polaków w czasach niewoli narodowej. I tak na Śląsku należy wymienić Piekary Śląskie, Górę Świętej Anny, a nawet Pamierzyce. W Galicji była to Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska i oczywiście Kraków. Na Warmii Gierszwałd. I jeżeli chodzi o Gierszwałd, to odgrywał on szczególną rolę od roku 1877, od objawień maryjnych, w których Matka Boska przemówiła do dziewczyny w języku polskim. Jeżeli chodzi o Warmię, to tutaj takim ważnym sanktuarium była także i Święta Lipka. I oczywiście dla Wileńszczyzny bardzo ważnym sanktuarium była Ostra Brama. W czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu kapłani bardzo mocno angażowali się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, zarówno te o charakterze wojskowym, jak i działania, które była pomoc umęczonej ludności tą dramatyczną wojną. Wśród kapłanów wojskowych angażujących się po stronie regionów należy wymienić biskupa Władysława Panowskiego. On również był zaangażowany w pewne działania dyplomatyczne u progu niepodległości. Olbrzymią pracę na rzecz informowania europejskiej opinii publicznej w kwestii polskiej wykonała siostra zakonna Urszula Rydkowska, założyciela Zgromadzenia Urszulanek, która w okresie I wojny światowej prowadziła placówki oświatowe i objechała z układami niemal całą Skandynawię, głosząc prawdę o polskich prawach do niepodległości. Wielu wybitnych kapłanów z członkami episkopatu na czele stanowiło ważną część polskiej elity zaangażowanej na rzecz odzyskania niepodległości czy niesienia pomocy charytatywnej w okresie wojny. I należy tutaj wymienić przede wszystkim biskupa Adama Stefana Sapiehę, stojącego na czele Komitetu Biskupiego w Krakowie, który odegrał niesamowitą rolę właśnie w tym mieście w czasach wojny, angażując się przede wszystkim w pomoc ludności najbiedniejszej, najuboższej, ale od czasu do czasu wyrażał również swoje opinie na temat zachowań polityków, nawet tych, którzy uważani są za ojców niepodległości. Również arcybiskup poznańsko-gnieźnieński Edmund Dalbot, dzisiejszy prymas polski i kardynał, od 1915 roku zabiegał w episkopacie Niemiec o ukrócenie nadużyć ze strony urzędników państwa, którzy represjonowali polskich katolików.
bardzo ważną postacią był także arcybiskup obrządku ormiańskiego Józef Teodorowicz ze Lwowa. Czy też ksiądz Stanisław Adamski, późniejszy biskup katolicki, pierwszy biskup katolicki, który był członkiem Naczelnej Rady Ludowej prowadzącej powstanie wielkopolskie, a jednocześnie uczestniczył on w negocjacjach za pośrednictwem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu z Francją. Biskupi Władysław Bandurski, kapelan regionów polskich, Stanisław Gal, jako pierwszy biskup polowy Polski odrodzony i wielu innych kapelanów wojskowych, stali się symbolami odrodzonej Polski i udziału w tym dziele kapłanów. Arcybiskup Aleksander Karkowski od 1917 roku był członkiem Rady Regencyjnej, organu zarządzającego Królestwem Polskim pod okupacją państw centralnych. Wraz z odzyskaną niepodległością Kościół przystąpił do budowania swoich struktur na terenie kraju. Arcybiskup Karkowski jako prymas Królestwa Polskiego zorganizował metropolitarne spotkanie biskupów, co zapoczątkowało proces odtwarzania struktur Episkopatu Polski. W 1919 roku powstała ostatecznie konferencja Episkopatu z prymasem polskim Edmundem Dalborem na czele i nowe dzieła, których efektem będą m.in. spotkania synodalne zwoływane w obliczu nowych czasów przez wszystkich ordynariuszy. Sytuacja była bardzo skomplikowana również, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące porozumienia się co do kluczowych kwestii związanych z miejscem Kościoła w tej odrodzonej Polsce. 123 lata niewoli tutaj wywarło swoje piętno. Dalej trwały nawet takie dyskusje. Który z biskupów, który z arcybiskupów może zostać prymasem, który kościół jest ważniejszy, czy który kardynał jest ważniejszy, który metropolita, czy ten z Krakowa, czy też ten z Poznania, z Gniezna, czy też z Warszawy. Dalej, jak należy układać relacje pomiędzy państwem a kościołem, czy podpisywać konkordat, czy też nie. Ksiądz arcybiskup Sapieha był na przykład przeciwny konkordatowi. Dlaczego? Ponieważ uważał, że władza cywilna, władza świecka może tutaj popsuć pewne działania związane z funkcjonowaniem kościoła i na razie nie ma co zawierać takiego porozumienia. Zresztą kościół w zaborze rosyjskim funkcjonował w nieco innych okolicznościach, aniżeli kościół w zaborze pruskim i jeszcze inaczej, aniżeli ten w austriackim. Były też te pewne kwestie specyficzne. I dlatego też pewnym problemem było też porozumienie się na tym szczeblu centralnym. Jako ciekawostkę powiem Państwu tylko taką sytuację, która miała miejsce na tym pierwszym spotkaniu Episkopatu w 1919 roku. Otóż wysłannikiem papieża tutaj na ziemię polskie był Achille Ratti, późniejszy papież, ale ksiądz arcybiskup Sapieha krzywym okiem akurat patrzył w jego stronę. Dlaczego? Ponieważ doszły do niego głosy, że on obstaje za tym, aby Śląsk pozostał przy państwie niemieckim. Dlatego też wówczas, kiedy rozpoczęło się to spotkanie biskupów ze wszystkich zaborów i pojawił się Achille Ratti, arcybiskup Sapieha wstał i powiedział, że Episkopat Polski, że biskupi polscy sami, bez niczyich potrzeb, są w stanie rozstrzygnąć swoje sprawy. A więc tym samym osoby, które nie są, oczywiście w sposób dyplomatyczny powiedział te słowa, osoby, które nie są związane z państwem polskim, proszone są o opuszczenie sali. I Achille Ratti wstał i wyszedł. No, tak się stało, że w przyszłości zostanie papieżem. No i niektórzy łączą z tym też także to, że ksiądz arcybiskup Sapieha musiał czekać na kapelusz kardynalski do czasu, kiedy Achille, kiedy papież po prostu
ręce, ale to tak na marginesie. Szanowni Państwa, chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, a mianowicie na wolną, na kwestie związane generalnie z budową państwa polskiego. Bo oczywiście w listopadzie 1918 roku państwo polskie powstaje, Piłsudski przyjeżdża do kraju, są spotkania, jest wysłana nota dyplomatyczna do wszystkich państw ważnych o, z informacją, że państwo polskie jest, ale jest to do bez ściany. Natomiast rozpoczyna się możliwy proces budowania granic państwa polskiego. Mówi tutaj konferencje międzynarodowe, rozstrzygają akty o pewnych granicach. Nie jest to zgodne z oczekiwaniami Polaków, w związku z tym Polacy przystępują również i do działań zbrojnych. Mamy powstanie śląskie, mamy powstanie wielkopolskie, ale jest też wojna polsko-bolszewicka, która przyczyniła się właśnie do ukształtowania tej wschodniej granicy. I właśnie ten rok 20, wówczas kiedy bolszewicy podchodzą pod stolicę Polski, Warszawy, rozpoczęły się modły przed obrazami Matki Boskiej Częstochowskiej. I w warunkach najtrudniejszych walk, kiedy zdecydowana większość placówek dyplomatycznych opuściła Warszawę, nuncjusz apostolski, już wówczas nuncjusz, wspomniany przeze mnie Achillerati, późniejszy papież Pius XI, pozostał w stolicy i wspierał modlitwą obrońców. Bardzo ważnym momentem w bitwie warszawskiej była postawa księdza Ignacego Skorupki, który z krzyżem dłoni poderwał na polu walki pod osobę męczone wojsko. I w dzień 15 sierpnia, w dniu powstąpienia Najświętszej Marii Panny Wielkopolskiej, zmieniło się w triumfalne zwycięstwo, co nazwano cudem nad Wisłą. Właśnie na pamiątkę interwencji Maryi przebieg wojny polsko-bolszewickiej, dzień święta Konstytucji 3 maja w 1925 roku, ogłoszono także święte Matki Boskiej Królowej Polski. Ale duchowieństwo angażowało się również w inny sposób na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i w budowę jej struktur. I w wyniku pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu Ustawodawczego w parlamencie znalazło się aż 35 kapłanów, a w kolejnym zaś Sejmie, ten pierwszy 1919-1922, w kolejnym Sejmie Wójtowskim 28 kapłanów. I wśród najbardziej zaangażowanych w tworzenie licznych dzieł społecznych II Rzeczypospolitej należy wymienić przede wszystkim dwóch kapłanów parlamentarzystów narodowej demokracji. Był to ksiądz Kazimierz Żółtosławski oraz ksiądz Marceli Nowakowski. Ksiądz Kazimierz Żółtosławski, tak jak wspomniałam, działaczem narodowej demokracji, był zastępcą przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej. I według historyków on współredagował preambułę do Konstytucji Marcowej z 1921 roku. Zresztą przed wojną zapoznał się z ruchem skautowym w Anglii, co skłoniło go do wprowadzenia m.in. wraz z małżeństwem małkowskich do Polski ruchu harcerskiego. On stworzył podstawę programową do harcerstwa, a także był autorem projektu Krzyża Harcerskiego. Natomiast ksiądz Marceli Nowakowski był również posłem na Sejm Ustawodawczy i do pierwszej i drugiej kadencji z ramienia Obozu Narodowego. Bardzo aktywnie działał, szczególnie w Komisji Wojskowej, między innymi żądając gwarancji dla żołnierzy, aby mogli składać ślubowanie o obecności duchownego swojego wyznania. Druga Rzeczpospolita jest w II Rzeczypospolitej dominujące wyznanie katolicyzm, ale również są wyznawcy innych wyznań. I właśnie, chociaż nie znamy jeszcze pojęcia ekumenizmu, to można powiedzieć, że ksiądz Marcelin Nowakowski zwracał uwagę, aby w tym ruchu wychowywać ówczesne elity. Należał do wspaniałych kaznodziejów, tam w marginesie powiem. Msze święte odprawiane przez niego w niedzielę były tak popularne, że przy wejściu do świątyni wydawano bilety, a nawet Aleksander Zeberowicz wysyłał swoich studentów szkoły aktorskiej, aby uczestniczyli w
tymczak, zwracając uwagę na krasomówstwo, retorkę i gestykulację i posługiwanie się pięknym słowem. No cóż, bez wątpienia można powiedzieć, że Kościół był jedyną instytucją, która w czasach niewoli narodowej poszczególne pokolenia wychowywała do wolności. Kościół był także depozytariuszem utraconej państwowości. To parafie i zakony przechowywały pamięć o historii narodu. Duchowni mówili zarówno o wolności wewnętrznie osobistej, jak i społecznej oraz politycznej. Dlatego na przestrzeni lat niewoli naród zachował zdolność do odbudowy samodzielnego państwa. Wówczas, kiedy pojawiły się sprzyjające okoliczności, a pojawiły się one wraz z wybuchem I wojny światowej, w którą uwikłali się zaborcy. Szanowni Państwo, kiedy Polska traciła niepodległość, tylko część społeczeństwa była świadoma tragedii, dramatu. Część społeczeństwa nie do końca rozumiała to, co się wówczas działo. I tutaj wielką rolę odegrało duchowieństwo, które z ambą zwracało uwagę na piętnując zachowania negatywne, dając do zrozumienia, że współpraca z zaborcą, kolaboracja z zaborcą jest działaniem niegodnym nie tylko Polaka, ale także i chrześcijanina. Kościół przypominał bowiem, że miłość ojczyzny jest bardzo ważną powinnością chrześcijańską. Kościół był depozytariuszem chorągwi, odznaczeń wojskowych. Ponadto Kościół był tym miejscem, szczególnie w zaborze pruskim oraz zaborze austriackim, gdzie można było usłyszeć język polski, gdzie kazanie było mówione w języku polskim. A wszystko to przypominało o dawnej świetności Rzeczpospolitej i budziło nadzieję na przyszłość. Oprócz kultywowania polskiej tradycji i historii, duchowni bardzo mocno stawiali na odnowę moralną narodu. Zdawali sobie bowiem sprawę z tego, że wolność będą mogli wywalczyć jedynie ludzie prawego sumienia. I taki projekt podjął i realizował m.in. arcybiskup warszawski i późniejszy zesłaniec święty Zygmunt Szczęsny Feliński. Duszpasterze wiedzieli, że zaborcy próbują demoralizować Polaków, rozwijając naród, rehabilitować zasady moralne, a także przekupywać ich wysokimi urzędami, tytułami, oznaczeniami. A takim pokusom mogły się oprzeć tylko osoby o wysokich walorach moralnych. I przy różnych okazjach, takich jak na przykład misje parafialne czy rekolekcje, duchowni tłumaczyli, że Polacy nie mogą godzić się na kolaborację, bo przynoszą wstyd ojczyźnie. Oczywiście zdarzały się wśród wiernych osoby, które donosiły na takich kapłanów, a ci byli wysyłani na Syberię. Należy podkreślić, że Kościół solidaryzował się z narodem, a nawet częściowo zastępował nieistniejące państwo. To przecież świątynia, ludzie dowiadywali się o kolejnych powstaniach i poborze do wojska. Plebanie były miejscem wymiany informacji, poczty, a także działalności konspiracyjnej. W czasie walki zbrojnej Kościół organizował duchową, materialną i medyczną pomoc dla walczących oraz ich rodzin. I na zakończenie swojego wystąpienia chciałam podkreślić, iż setną rocznicę odzyskania niepodległości warto i należy przypominać tak postacie Kościoła katolickiego, biskupów, duchownych świeckich zakonnych, żeńskie zgromadzenia, jak i całą instytucję Kościoła z jego bogactwem oferty duszpasterskiej i kulturowym wymiarem ze świątyniami, nauczycielkami polskości, z cmentarzami i krzyżami znaczącymi polską ziemię i wytyczającymi jej granice. Dziękuję bardzo. Profesor, za świetny wykład. Myślę, że to
to jest dobry czas. Każdy czas jest dobry, ale ten chyba szczególnie rok, żebyśmy pogłębili, jakoś ugruntowali swoją wiedzę o historii Polski, o historii Kościoła, także swoją miłość do ojczyzny. I również myślę, że dzisiaj dostaliśmy dość sporą dawkę wiedzy, informacji, argumentów, które możemy wykorzystać w dyskusji z tymi ludźmi, z tymi naszymi nieraz przyjaciółmi, z naszych środowisk, którzy kwestionują znaczenie Kościoła dla państwa polskiego, którzy chcieliby ciągle wzorem jeszcze polityków z PRL-u zostawić Kościół, czy ograniczyć Kościół do murów Kościoła, czy zakrystii, czy plebanii. Coraz więcej jest takich głosów z tych środowisk liberalnych, politycznych, które ciągle mówią, że Kościół nie powinien ingerować w państwo, że to rozgraniczenie kompetencji Kościoła, podział, rozdział Kościoła od państwa jest rzekomo tak bardzo ważny. Widzimy z tego wykładu, jak ważna jest właśnie integracja Kościoła w państwa. Dziękujemy bardzo za ten świetny wykład. Szczególnie myślę, że kiedy pani profesor tak przeleciała, że tak powiem, te zjawisy, te zdarzenia poprzedzające odzyskanie niepodległości, a już szczególnie zaprezentowała ten poczet mężów Kościoła katolickiego i wielkich Polaków, to rzeczywiście tak jakby uporządkowaliśmy trochę swoją wiedzę o państwie, o Kościele, o Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że zaborcy również chcieli ograniczyć działalność duchowieństwa do Krukty. I wówczas każdy z zaborców mówił, że duchowni niepotrzebnie mieszają się do polityki. A więc nic nowego, tak było w czasach zaborów, tak było w czasach komuny. No w tej chwili mamy też, za chwileczkę, mamy też pewne, że tak powiem, już doświadczenia po tamtym czasie, a więc teraz możemy się, że tak powiem, przygotować, jeżeli chodzi o baterię argumentów, żeby przeciwstawić się takim zarzutom i współczesnym. Chciałbym na temat dyskusji, bo mamy zapomnieć historii, że ludzie nauczyli, to też księdza. Mikołaj Kopernik też był księdzem. A oczywiście. Ale coraz mniej się mówię. I nawet kanonikiem. I nawet kanonikiem wrocławskim. Państwo, no my przewidywaliśmy, że będzie jakaś dyskusja, nie chcemy panią profesor tutaj narażać na. Myślę jednak, że dzisiaj ograniczmy się do tej wiedzy. Jeszcze może poświęcimy trochę czasu na obejrzenie tej wystawy. Przeczytanie chcę powiedzieć, że ta wystawa będzie na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej. Tam jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dobrej wiedzy, takiej przeglądowej. Ona została opracowana w sposób naprawdę profesjonalny i taki systematyczny. Warto poświęcić trochę czasu, żeby ją dokładnie przeczytać, przeanalizować. Bardzo proszę księdza proboszcza na zakończenie. Panie Przewodniczący, pan Jan Zimros, każdy pod wielkim wrażeniem. Pani profesor, bardzo chciałaby ją być. Dziękujemy się prelatowi. To dla nas wyróżnienie. Jesus Christus.